No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj bardzo ciekawy film, bo film, w którym powiem wam wszystko, co wiem o nadchodzącym sezonie 5 do Call of Duty Modern Warfare, co też za tym idzie do Call of Duty Warzone. Sezon 5 wystartuje na początku sierpnia i zaraz dowiecie się, no, większości informacji, których możemy się spodziewać właśnie na początku sierpnia jako nowy content w Call of Duty. Nim jednak przejdę do szczegółów, będę bardzo wdzięczny każdemu, kto zostawi subskrypcję na tym kanale, bo w dalszym ciągu prawie 60% osób oglądających moje filmy nie subskrybuje tego kanału. Brakuje bardzo niewiele do 200 tysięcy subskrypcji. Fajnie byłoby to wbić jeszcze w 2020 roku, w tym szalonym 2020 roku. Także jeżeli lubicie Call of Duty, jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkim ze świata Call of Duty, no to ta subskrypcja, no, tutaj będzie dobrym rozwiązaniem. Was to nic nie kosztuje. Mnie tylko i wyłącznie motywuje i mi oczywiście pomaga, także będę bardzo wdzięczny. A teraz przechodzę, moi drodzy, do rzeczy, które w tym sezonie 5 się wydarzą, a przynajmniej wszystko wskazuje na to, że się wydarzą, bo oczywiście wszystkie informacje, które wam przekażę, nie są oficjalnie w jakikolwiek sposób potwierdzone przez twórców, natomiast pochodzą one z bardzo wiarygodnych źródeł. Jeżeli nie w sezonie 5, to na pewno w kolejnych te rzeczy się pojawią. Ja jednak liczę, że większość z tych rzeczy, które zaraz wam przekażę, właśnie w sezonie 5 już ujrzymy, bo nie ukrywam, że to wszystko brzmi bardzo, bardzo ciekawie, no i ja jak zwykle nie mogę się po prostu doczekać. Zaczynamy od zmian czysto kosmetycznych. Teraz na ekranie widzicie emblematy za rangi oficerskie sezonu 5. W moim przekonaniu chyba najlepiej wyglądające do tej pory emblematy. Oczywiście zdobywamy je za wykonywanie tych rang oficerskich, tych wyzwań na rangi oficerskie, tak to nazywajmy. Pamiętajcie, że ta ostatnia ranga, ta za odblokowanie wszystkich na koniec sezonu zawsze jest animowana. Tego akurat niestety nie udało mi się odnaleźć, jak ona będzie wyglądać, no ale będzie animowana, więc będzie wyglądała jeszcze lepiej. Także dla wszystkich fanów robienia challenge, dla wszystkich fanów zdobywania wszystkich rzeczy kosmetycznych, no to jest bardzo fajna informacja, no bo w moim przekonaniu, tak jak mówiłem, wyglądają najlepiej spośród wszystkich sezonów do tej pory. Oczywiście w sezonie 5 spodziewamy się również nowych operatorów, tego nie może zabraknąć i bardzo wiele wskazuje na to, że nowymi operatorami będzie m.in. legendarna postać serii Black Ops, sierżant Frank Woods. Oraz, to mnie tutaj bardzo dziwi, natomiast coraz więcej informacji o tym się pojawia, Soap, czyli legendarna postać tym razem z uniwersum Modern Warfare. No akurat Soap to jedna z moich ukochanych postaci, zaraz po m.in. Goście. Także no, jeżeli te dwie postacie jako operatorzy mieliby się pojawić w sezonie 5, no to byłoby wielkie. To byłoby wielkie i to w końcu oznaczałoby złączenie tych dwóch uniwersum Black Ops z Modern Warfare. Nigdy nie mieliśmy takiego oficjalnego połączenia, takiego dobrego połączenia, a w tym roku wszystko wskazuje na to, że w końcu się to wydarzy i kto wie, być może już właśnie w sezonie 5, chociażby poprzez wprowadzenie do gry Modern Warfare sierżanta Franka Woodsa. Oczywiście w sezonie 5 będą również zmiany na mapie. No to już się odwleka w czasie od bardzo, bardzo długiego czasu, natomiast wszystko chyba związane jest jednak z przesunięciem czy też opóźnieniem po prostu w premierze nowego Call of Duty, które no prawdopodobnie wyjdzie pod koniec 2020 roku. No i tymi rzeczami, które mają się wydarzyć na mapie w sezonie 5, według bardzo zaufanego źródła, bo źródła, które moi drodzy jako pierwsze w internecie zdradziło oficjalną datę startu Warzone, premiery Warzone. Ta strona jako jedyna podała taką informację przedwcześnie. No i co najważniejsze, podała ją bez tutaj żadnej pomyłki, po prostu trafili w dziesiątkę, dlatego od nich informacje no można spokojnie brać za bardzo, bardzo wiarygodne i poważne. Także oni ostatnimi czasy zdradzili, że w sezonie 5 m.in. możemy spodziewać się otwarcia stadionu, o tym wspominałem już wiele tygodni temu, natomiast no skoro coraz więcej źródeł przekazuje informacje o tym stadionie, no to coś się z tym stadionem w końcu musi w sezonie 5 wydarzyć.
Ma być on ponoć otwarty dla wszystkich, będzie można zwiedzać wnętrze stadionu, tam dodali tekstury niedawno, także no wszystko na to wskazuje. No i taka tutaj moje życzenie, a też wydaje mi się, że dosyć prawdopodobna sprawa jest taka, że po otwarciu stadionu, na stadionie właśnie prawdopodobnie ujrzymy oficjalną zapowiedź najnowszego Call of Duty, które, tak jak wcześniej wspominałem, prawdopodobnie wyjdzie pod koniec 2020 roku. Ma to być Call of Duty Black Ops Cold War, taka nazwa tej gry krąży w sieci od wielu, wielu miesięcy. Oczywiście nie jest ona jakkolwiek potwierdzona, ale no, nowe Call of Duty prawdopodobnie zostanie zapowiedziane oficjalnie właśnie we wnętrzu stadionu. No byłoby to fajne wydarzenie i w sumie bardzo, bardzo na to czekam. Kolejną rzeczą, o której ten serwis wspomina, jest również pociąg, o którym wspominałem również kilka tygodni temu. Po mapie, po tych szynach, które są zlokalizowane w niektórych częściach mapy, ma jeździć pociąg z lutem. Po dostaniu się na ten pociąg możemy właśnie sobie go zlutować, odebrać dosyć dużo gotówki, dużo fajnych rzeczy, dobre bronie. Pociąg będzie też mógł nas zabić, jeżeli będziemy nieuważni, no i będzie też oczywiście pozwalał na szybsze przemieszczanie się po mapie, szybszą rotację. Też dosyć ciekawy dodatek, jeżeli by to wprowadzili, natomiast również wszystko na to wskazuje, bo nie bez powodu dodali różnego rodzaju tunele, czy też powiększyli linię kolejową właśnie w Werdańsku, także to jest kolejna rzecz, której możemy się spodziewać. W sezonie piątym nie zabraknie również, moi drodzy, nowych broni, no bo nowy sezon to równa się przynajmniej 3 nowe bronie. No i w sezonie piątym spodziewać się możemy m.in. Intervention, AN-94 czy chociażby Spasa 12. Nie wiadomo, czy akurat te bronie w sezonie piątym się pojawią, ale śmiem twierdzić, że przynajmniej jedna z tych broni na pewno w sezonie piątym się pojawi. Intervention to oczywiście karabin snajperski, no znany wszystkim fanom serii głównie z MW2. AN-94 to karabin szturmowy znany głównie z serii Black Ops. No i Spas 12 to shotgun o wielkiej mocy, znany również z MW2. Także no, gdyby te bronie dodali, to zdecydowanie myślę, że przynajmniej jedna z nich byłaby nową metą Warzona. Intervention to genialna snajperka, to jedna z najbardziej legendarnych snajperek z serii Call of Duty, dlatego no, ja również patrzę na to bardzo pozytywnie i bardzo oczywiście na wszelkiego rodzaju zmiany czekam, no bo nie ukrywajmy, tak gadamy sobie o tych zmianach, tak tutaj prognozujemy, co się może wydarzyć, a jednak od startu Warzone, od początku marca, mamy już połowę lipca, niezbyt wiele takich istotnych rzeczy się wydarzyło. Nie było jakichś wielkich zmian, natomiast jedno jest pewne, te wielkie zmiany w pewnym momencie na pewno nadejdą, bo twórcy gry zdają sobie sprawę, jakim zainteresowaniem cieszy się właśnie Warzone i unikanie, wręcz niewprowadzanie takich wielkich zmian w tej grze, no doprowadziłoby niestety, wydaje mi się, do jej powolnej śmierci. Także spodziewajmy się tych zmian, czekajmy na nie. Ja mam bardzo dużą nadzieję, że właśnie w sezonie piątym pierwsze duże zmiany nadejdą. Ma być to właśnie to otwarcie stadionu, ma być ten pociąg, może coś więcej. Zobaczymy, pożyjemy. Pamiętajcie też o tej tamie, z którą też dużo rzeczy w dalszym ciągu jest powiązanych w Werdańsku. No i oczywiście te bunkry, do których nagle znowu nie mamy dostępu, wcześniej mieliśmy. No jak widzicie, jest tutaj spore zamieszanie z tym wszystkim, ale myślę, że w pewnym momencie wszystko się tutaj rozwiąże i o wszystkim się dowiemy. Także moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Jeżeli wam się podobał, to zostawcie proszę łapkę w górę. No i przypominam, że jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, to zostawcie proszę subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z wszystkimi informacjami ze świata Call of Duty. No, no i tyle. No to widzimy się jutro. Mówił Goldzor. Na razie. O, jest idealnie. No. Mają. Synok chyba siedzą przy ziomie. Tam, zamku. Tam. Dobra, ja puszczam na domek. O, przebijają mnie tu. Przebijają mnie przez tą słomę. Wchodzą do środka. Pójdź jeszcze raz tutaj, Kasper. Pójdź na mężczyznę. Na ten domek. Aha, ty teraz puścisz. Wychodzę. Jeden nie ma nic. Leży. Dwóch leży. Jeden w środku domku. Biegnie tam za strefą.
dobity. Dwóch. Spoko. Nie wiadomo. Jego. Wiadomo. Każdy.